Dopiero robię wstęp jeszcze raz. Witajcie ponownie w Stalker Anomalii. Dzisiaj będziemy dalej kontynuować tutaj przygodę w zonie. Od razu przepraszam za mój dźwięk z mikrofonu, ale coś tak chciałem poprawić, że tak spieprzyłem, że już nie mogę dojść do ładu i myślę, że teraz będzie jakoś lepiej, ewentualnie może w następnych odcinkach troszeczkę poprawię. No, tyle z, powiedzmy, z jakichś tam formalnych rzeczy. Teraz możemy już kontynuować podróż w zonie. Będziemy dzisiaj dalej robić jakieś tutaj zadańka. Myślę, że może będziesz miał coś do roboty? A, nie masz. Okej, no to nie ma akurat zadań, nic z polowania o mutantach. Zobaczymy, co Sidorowicz ma tam dla nas do wykonania. Czekajcie, jeszcze tylko sprawdzę, czy się nagrywa. Dobrze, nagrywa się, żeby czasem nie było lipy, że nie nagrywam. Hello. Dobra, czy ty masz jakąś robotę tutaj? Zająć się bandytami chyba? A no tak, bo potrzebujesz naszywki bandytów. O Boż. Masz coś innego? Nie mam tyle amunicji. Mam listę łbów do ścięcia. Większość nazwisk to najpopularniejsze szumowiny, łajdacy, ale nie będę ukrywał, że są na niej tacy, którzy mnie krótko mówiąc... Ups, to się wytnie. Od czasu do czasu i w zonie trzeba pomóc w wyniesieniu śmieci. To jak, Stalkerze, zostaniesz moim zabójcą na zlecenie? To widzę, że Sidorowicz tutaj ewidentnie pozbywa się ludzi, którzy mu tam zaszli za skórę. Vital Terminator. Kurde, na wysypisku. Dobra, nieważne. Idziemy ku przygodzie. Znaleźć właśnie tą chyba pierwszą paczkę Sidorowicza. O Jezus. Dawaj tutaj. Hyc. Na pomoc odzyskaj przesyłkę Sidorowicza. Pokaże mi to? O właśnie. Tu i na pomoc. To może pójdziemy tutaj właśnie, na tą pomoc. Jest jakieś namierzenie, coś? Przejdźmy się! Nie wiem, czy dobrze robię, że to tędy idę. Pamiętam, że chyba w podstawce była mapa. Dlatego łatwiej było się odnaleźć tutaj w tych wszystkim. O, mutanty? Nie, to skały. Myślałem, że to mutanty. Wiecie co, zapiszę sobie. O, cyk. Szybki zapis najlepszy. No i dotarliśmy do słynnego, niesłynnego mostu, w którym powinny być wyładowania elektromagnetyczne, ale... O, co to? Zwiększa produkcję adrenaliny. Co to mamy jeszcze? Smar przemysłowy. O, pewnie się przyda do smarowania broni czy czegoś. No tak, tylko że... Czemu ja nic nie widzę? Będę sobie zapisywał lepiej. Au! Przejdźmy bokiem! Uff, dobra, przeżyłem. Ciekawe na jak długo. Lufa kalibru. O, woda mineralna się przyda. Plastikowy słoik, pewnie do uzupełniania czegoś. Tekstylia wojskowe i zamek swobodny. Jasny gwint. Ale tu tego jest. Dobra, mogę to wziąć na razie. Zobaczymy. Może to się kiedyś przyda.
Jestem po drugiej stronie, czy nie? No jeszcze kawałek. Jeszcze kawałek do przejścia. Ciekawe, czy ten teren jest zajęty przez bandziorów, czy przez jakąś inną frakcję, a może przez mutanty? Kurczę, jak tak patrzę, to ten karabin mój to taki średni. Bardzo średni. Farma. Dobra, obóz nie wydaje się opuszczony, bo pali się ognisko. O, jest mięsko. Sprawdźmy tą lokalizację. O, jest ktoś. Jakie mięsko. Ole siekiera wielka, ty. Co to za Gulliver tutaj, kurde, rąbię im drewno. Schowam lepiej broń, żeby nie było przypału. O, bardzo sympatycznie to wygląda. Kim wy jesteście? Powinność? To tak trochę powinnością tutaj pachnie. Gdzie była latarka? Nie latarka, tylko F. O. Nie, chyba nawet nie mam latarki. Chociaż nie, powinienem mieć, ej. Sowek, co to? Mocowanie granatnika podlufowego. No akurat granatnika jeszcze nie mam, może kiedyś będę miał. O, to jakaś amunicja. Stare naboje, kurczę, czyli widzę, że tutaj te stare naboje chyba będą moją podstawową amunicją. Że nie da się tak znaleźć jakichś takich dobrych. Dobra, chodźmy do tego tam typka. Bo on sobie tak siedzi, więc wydaje mi się, że coś może na nas mieć ciekawego. O, jest handlarz. Co to починит? O, mechanik chyba. Napraw i ulepsz. I za ile ty to? O kurde. Drogie to ty, ci powiem. Masz jakąś robotę? O właśnie, potrzebujesz narzędzia. No i pięknie. I załatwię tobie narzędzie, to będziesz mógł mi ulepszać bronię. Tak jak... Nie rozumiem, co ty do mnie mówisz, ale okej. Niech ci będzie. Nic tu nie ma. Chyba jakieś więzienie albo coś. Tutaj. O proszę, czekoladowy baton. Aha, mogę wziąć wszystko, dobrze. Wygląda na to, że moja postać musi się napić. Nie, 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 weź sobie tu. Jest latarka. Dobrze. Ty, ale dobry klimat, ty. Następny. Nadgryziona. Nadgryziona czekolada. Weźmy tutaj wszystko. I zobaczmy, czy ja mogę coś zjeść. Dobrze. Chciałbym... Użyj. Okej. Spróbujemy się napić. No tak, radiacja trochę mnie pali, chyba ta woda była trochę skażona. Bonus naprawczy plus jeden.
Ej, tu jest manierka. A gdzie jest moje piciu? Właściwie. Nie ma jakiegoś takiego pokazanego, nie? No nie ma, dobrze. Schowam broń, już, sorry. Co chcesz? Kupić trochę szpeju. Co ty tu masz? Wow, nie mam tyle pieniędzy, proszę pana. Chociaż to mogę tobie sprzedać. Za jedyne 115 rubli. Szkoda. Ja potrzebuję 9,19. Masz tu taką? 9,18, żebym znowu nie dał ciała. 9,19. Kurde. Okej. Trochę więcej amunicji kupię po prostu. I wiecie co? Chyba jednak to zadanie wykonam z narzędziami. O ile jest tutaj gdzieś niedaleko. Aha, no tak. Tego się nie znajduje. No dobra, było miło. Fajnie. Kolejna miejscówka już odkryta. Teraz chodźmy odszukać tego stalkera, który tam jest w tarapatach. I tutaj będziemy musieli pewnie przejść. Ciekawe tylko, czy przejście jest okupowane przez bandytów, czy nie. Trochę tej amunicji by... Ciekawy dźwięk. To raczej nie była brama przesuwna. W porządku, posterunek wojskowy. Ulala, ulala. O, pieniążki miałeś, fajnie. I śrubę. Na moment. Przeciągnij ciało. No bandyci, no. Tylko żaden z was nie ma tej naszywki. Ciekawe. Arkusze tkaniny i hydrauliczny system wzmacniania serwomotorów. Kurde. Kurde, to by się przydało. Jakbym miał, kurczę, egzoszkielet oczywiście. Na razie egzoszkielet to jest dla mnie daleka droga. Nic tu więcej nie ma. Tak, przechodzimy na następną lokację. Kurde, te dobre rady są spoko. To już zaczyna być mniej bezpiecznie, więc trzeba się tutaj zaopatrzyć w zapisywanie. Sprawdźmy, co tutaj jest. Można to otworzyć? Wcześniej można było to otworzyć. Chyba nie. Chyba nie można. O, pusta skrzynia. Czyli tak na wstępie to będzie tylko taka walka z bandytami chyba i z jakimiś tam zwykłymi mutantami. Tutaj jest ta przesyłka Sidorowicza.
Przejdziemy się. Zobaczymy. Jest niedaleko, to akurat. Tylko trzeba będzie uważać, bo... To może świadczyć o tym, że tam będą jakieś... Co? Ale tutaj przeklinają. Nie będę tego cytować tutaj, co oni tu piszą. Dobrze idę? Dobrze idę. Wyciągnę lepiej broń, bo to różnie bywa. Skoro on nie dawał odznaków życia, to może być tak, że coś go capło. Mucholapka? Aha, tak się nazywa to miejsce. Ej, tutaj są... Jacyś ludzie. O, siemano. Słyszę ciebie. Siema, co tam? Żora okrągły. Szukam roboty. Przykro mi, ale nic nie wiem. Szukam eskorty? Masz coś ciekawego? No nie, masz... O kurde, szpadel i psia wątroba. Powiem ci, szał. Ej, zapasy Sidorowicza. No dobra, nie będę ci tutaj plądrował miejscówki. Znaleźliśmy właśnie zapasy Sidorowicza. Co my tu mamy? Halo? O nie, 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 nie chcę przechodzić. To już jest następna lokalizacja? Lokacja znaczy się? Ty, tu jest jakiś... Tajemnicze przejście. Warto wiedzieć o tym przejściu. Poszukajmy jeszcze tylko tego stalkera. Nie, latarkę, kurde, PDA wyciągnij. Weźmy tą listę zadań. Okej. Ja pierdzielę, kurde. A, dobra, tego już przeszukałem. No tam ten stalker już chyba opędzlował, coś mi się wydaje. Te pieski. Dobra, chodźmy zobaczyć, co tam. No, jest tu niebezpiecznie, dobra. Boczkiem, boczkiem. O, czyżby artefakt? Ciekawe, czy ja mam w ogóle do czytania artefaktów. Nie, nie mam. Ja dobrze idę? Kurde, bez tej mapy to tak trochę przerąbane. O Jezus, kurde, co to jest, ty? Dobrze słyszałem. Kłet jakiś. Okej. Można powiedzieć, że mam pierwszego zgona. Dawaj. Ostatni zapis. Gdzie mnie tam wywaliło? Gdzie ja to zapisywałem? O, shit. Dobra, wezmę to.
No proszę, można psy ćwiartować. Hit. Weźmiemy. Jeszcze raz. W drugą stronę, dobra. Nie idziemy tam. Bo jeden kod i już po mnie. Zapiszę sobie, żebym nie musiał 5 razy tego samego robić. Ale tak czy siak zona już pokazała pazur. Może lepiej broń wyciągnę. Strzelają! Idziemy pomóc nie wiem komu. Coś dupło tu. Aj, się kurde wychyliłem, niepotrzebnie. A! Wow! Ale kurde, była tak dobra akcja. Dobra, jeszcze raz. O, widać, poprawili tutaj mocno inteligencję wrogów. Spoko. Ale było idealnie, bo prawie zdjąłem wszystkich jednym magazynkiem. Podejdźmy jeszcze raz. Kurde ty! Dobra. Jeszcze jeden. Mam nadzieję, że to wszyscy. Pieniądze. Elementy amunicji. Dawaj amunicję też. Dobra, było gorąco. A, jakiś PDA. Kolejna naszywka. Ukraińskie piwo. Proszę. Dawaj spluwę. Pójdzie na handel. Okej. Co to kurde jest? Rosyjski playboy. Bonus naprawczy plus 2. Płaszcz z pancerzem. Stan 8. Przedmiot codziennego użytku. Amunicja zawsze się przyda. Daj mi ją. Zaraz do ciebie podejdę, przyjacielu. Tylko tutaj wszystkich posprawdzam.
Wiesz, o co chodzi, nie? Hej! Menu poleceń. A ja mam cię gdzieś odstawić, czy co? O kurde, ale kawał. No nic. Trzeba pójść tutaj, do tego miejsca. Gdzie ty upuściłeś się w spluwę? O, właśnie. Idziesz ze mną? Idziesz ze mną. Dobra, to chodź. Tutaj na razie tej miejscówki nie będziemy przeglądać. No, zapiszę sobie, żeby nie było. Chodźmy do tego Sidorowicza. Dwa razy zadanie wykonane. Nice! Parę zgonów też było. Co to są? Ach, ognisko, kurde. Myślałem, że jakieś flaczki do rozkrojenia, ale nic z tego. Ciekawe, czy takie rzeczy mogę rozpalić. Mogę na przykład upiec, rozpalić. W sensie rozpalić ogień, upiec, taką jakby psią wątrobę. Sprawdzimy to jeszcze. Ulala. Jakiś obóz. Ale na szczęście już jesteśmy na miejscu. Broń możemy schować. Jej! 7000. Pięknie. Masz jeszcze jakąś robotę? Niestety nic nie mam. Bywaj. O, i zniknął. Dobrze. Chodźmy do Sidorowicza. Ten tu, kurde. Zrobiłem, co chciałeś. 8400. Niezły hajsik. Dobra. Potrzebowałbym, wiesz co, coś a la pigułki radiacyjne albo coś. Co to jest? Antidotum. Ochrona chemiczna. Kurczę, jak to wyglądało? To było chyba właśnie coś takiego. Były jeszcze jakieś takie ala strzykawki. O rety, jak to wyglądało? Wiem, że jeszcze alkohol neutralizuje. Steampaki nawet są. O kurde, jeden kosztuje 7200 tej. Bloker psioniczny. Dobra, weźmy jedno. To jest chyba to. Czekajcie. Chyba nic z tego.
Radiacja nie spada, więc... Zjedzmy chlebek. Jeszcze fasolkę chili mogę zjeść. I trzeba czegoś się napić. Dobra, w schowku nic nie ma. Chodźmy zobaczyć jeszcze ten motyw z ogniskiem. Czy można rozpalić? O, widzę, że ktoś już tu rozpalił. Nie, jest gaś. Ja mam gdzieś tą wątrobę, tak? Szczegóły. Aha, czyli nie można zjeść. No szkoda, czyli nie najem się. Ej, patrzcie, jest naukowiec. No, co rozkażesz? No, ale mógłbyś wstać? Kurde. Akurat jesteś w trybie odpoczynkowym, tak? Czy nie? Gdzieś ty schował tą kiełbasę, ty? Wstaniesz dzisiaj? Hej. Kurde. Kurde, jakieś sztućce polowe. No nie, no nie wstaniesz. No trudno. Czy ja na przykład mogę się przespać jeszcze? No trzeba będzie jakieś modyfikacje zapodać. Czytałem komentarze, że warto byłoby jakiegoś tutaj... jakiegoś moda zapodać. Chciałem zainstalować właśnie teraz, ale no cóż. Okazało się, że ściąganie będzie trwało 3 godziny, więc... No nie da rady. Halo? Nic. Dobra, moi drodzy, ja się tutaj będę z wami żegnał. Zapraszam was na kolejne odcinki, do obejrzenia również innych serii. Możecie zostawić tutaj łapkę w górę, zostawić jakiś komentarz, może mi jeszcze tam jakieś podpowiedzi dać, podpowiedzi zapodacie. Będę więcej trochę wiedział o tej grze. Chociaż nie jest taka zła, nie jest taka jakaś super trudna, wiadomo, no to trochę się tutaj postarać. Zapraszam również do subskrybowania mojego kanału. I to tyle. Trzymajcie się, do następnego. Cześć.